dobry Polska. Mówi, gościmy dzisiaj u pani Sylwii Sitkowskiej, psychoterapeuty. Dzień dobry. Pani domeną jest rodzina pary. Tak. Czy jest możliwy taki zaszczepienie w Polsce takiego stereotypu rodziny, że mężczyzna do garów, a kobieta do reperowania samochodu? Ja myślę, że generalnie zaszczepianie stereotypów to ja bym była od tego gdzieś tam trochę z daleka. Ale czy to by się przyjęło? Czy to by się przyjęło? Tak. No właśnie, przechodząc dalej, myślę, że mógłby być z tym delikatny problem, dlatego że żadne takie sztywne podziały obowiązków, one nie do końca zdają egzamin. Więc jeżeli mamy zadania dopasowane do naszych możliwości, umiejętności, kompetencji, w tej sytuacji też kobiecości i męskości, to lepiej trzymać się tego, w czym jesteśmy dobrzy, w czym czujemy się dobrze i co mamy ochotę robić, niż jakoś na siłę to dzielić. Oczywiście są kobiety, które robią meble, same zmieniają koła i jeżeli one się dobrze w tym czują, te kobiety na traktorach, mają na to ochotę, nie ma spraw, w ogóle nie ma co im tego zabraniać. I w drugą stronę, jeżeli są mężczyźni, którzy świetnie się czują w wychowywaniu dzieci, w gotowaniu obiadów, świetnie. Natomiast seksuolodzy od dłuższego czasu mówią, facet, który siedzi w domu, który wychowuje dzieci, który gotuje te obiady, kobieta, która chodzi do pracy, niestety staje się mniej atrakcyjny dla kobiety. Ja tego nie mówię, żeby jakoś tutaj ustraszniać tej sytuacji, bo wszystko zależy od tego, w jaki sposób sobie ustalimy te role. Można to zrobić w taki sposób, żeby tą atrakcyjność dalej zachować, ale też nie przesadzajmy, tak? Nie zmieniajmy na siłę tych ról, które mamy. No właśnie, czy to może rzutować na trwałość związku? Jak najbardziej może, dlatego że pożądanie, seksualność jest jednym z ważnych elementów w związku i w momencie, kiedy ono wygasa, no to gdzieś często za nim może iść estakada dalszych sytuacji, dalszego wygasania tych emocji. Nawet chociażby to, że w trakcie trwania związku te emocje nasze opadają, no bo to jest normalne, te pierwsze ognie zamieniają się w przywiązanie, w sympatię, w szacunek albo nie, ale załóżmy, że tak jest to jeszcze do tego, jak spadnie ta częstotliwość zbliżeń, patrzenia na siebie jak na kobietę i na mężczyznę, no to może być trudno. To sięgnijmy do początku związku. Mhm. Poznaje się dwoje młodych ludzi, którzy chcą zawrzeć związek, mieszkać razem. Pochodzą z różnych rodzin, mają różne charaktery. W jaki sposób oni mogą podzielić się obowiązkami w domu? No przede wszystkim podzielić się. No. Tak jak pan mówi, to są dwie rzeki łączące się, one mają różne nurty, różne koryta i tak jakby muszą stworzyć taki swój własny nurt, który gdzieś pociągnie ze sobą te schematy z domów rodzinnych, wymiksuje te różne przyzwyczajenia, dlatego rozmawiać. Pierwsza, najważniejsza rzecz to jest rozmowa. Zazwyczaj do takiej rozmowy dochodzi wtedy, kiedy zaczynają się konflikty, czyli to tak zwane docieranie się. Dopiero wtedy dochodzi do takiej rozmowy. Bywa tak, że ludzie boją się ze sobą rozmawiać o tych rzeczach, dlatego że nie wiedzą, jak druga strona zareaguje. My sobie gdzieś tam antycypujemy, wyobrażamy sobie, że jeżeli ja powiem o tym, że to mi się podoba, to mi się nie podoba, to ten partner może się na mnie wściec na przykład. Ale trzeba spróbować, bo nagle może się okazać, że partner powie, okej, ja nie wiedziałam, że ci to przeszkadzało, że ty chcesz inaczej. Zastanówmy się, ja nie wiedziałam, że czujesz się przeciążona, bo ty o tym nie mówisz. Ty po prostu przychodzisz z pracy, robisz to, tamto, siamto, później jesteś niezadowolona, ale ja nie wiem, czy ty jesteś niezadowolona, bo ja coś zrobiłem, czy ty jesteś niezadowolona, bo szef cię ochrzanił w pracy. Więc najpierw rozmawiamy, jeżeli czujemy się za bardzo obciążeni, czy to kobieta, czy mężczyzna, bo tak jak pan zauważył, czasy nas miksują teraz, ta zamiana ról, czy wchodzenie w jedną i drugą rolę przez mężczyznę i kobiety jest coraz popularniejsze, coraz więcej osób nie dzieli tego jakoś specjalnie. Więc dobrze byłoby, żeby ta osoba, która czuła się przeciążona, powiedziała o tym, może wypisać na kartce wszystkie obowiązki, które w domu na dany moment są. Tak? Prasowanie, sprzątanie, zmywanie garnków i tak dalej. I co, i na lodówkę?
i na lodówkę za chwilę. Najpierw siadamy, patrzymy, co tutaj jest. Nie? Można zrobić tak, dla zwiększenia efektu, można zaznaczyć to, co ja robię teraz. Nie? Bo to jest inaczej, jak patrzymy i na liście jest 13 rzeczy, z czego 10 jest przypisane do jednej osoby. To już daje do myślenia, prawda? Tak patrzymy na to, aha, faktycznie może ten partner może czuć się przeciążony. Jak zobaczymy tę listę, zobaczymy sobie, że na tej liście jest tak dużo rzeczy, które robi jedna osoba, wtedy siadamy i zastanawiamy się, co możemy podzielić. I też tutaj byłabym za tym, żeby dzielić to pod kątem tego, co ja lubię, albo co przynajmniej nie działa na mnie awersyjnie, tak? Jeżeli ja nie cierpię prasować i przypadnie mi to prasowanie jakoś z góry narzucone, to ja zrobię wszystko, żeby nie prasować, nie? No jakby ucieknę od tego. Ale jeżeli prasowania nie lubię, ale lubię zmywać, bo tam później mam fajne takie dłonie, czyściutkie paznokietki i tak dalej, tak? No to może ja będę zmywała, a ktoś inny niech prasuje. Więc dopasowujemy te obowiązki do preferencji też. Nic na siłę, nie na sztywno. I jak dopasujemy to, oznaczymy, to wtedy na lodówkę. Czyli po prostu kompromis. Tak jest. Sylwia Sitkowska, psychoterapeuta. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję.